Siemanko mordeczki, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Cyberpunk 2077. Jesteśmy w Norfolk i jak słyszycie teraz w radiu leci Chipnan. No a my się udamy do Kerego. Tak, do tego samego Kerego Eurodyna. Aj. Niespodzianka. Porozmawiaj z Johnem. Jest i North Oak, jak mówiłem. Nawiązanie do Hollywood. No, to po co tu jesteśmy? Z tego co słyszałem, Kerry ma tu willę. Nieźle się urządził. Gdzie niby słyszałeś coś o Kerry? Jak to gdzie? Na mieście. W końcu piszą o nim wszystkie brukowce. A tak, ciebie wtedy nie było. Mhm. Czyli jak miałeś wygodne. I co, chcesz go odwiedzić? Myślę, że to dobry moment. O, ja też myślę. Mam iść do tej jego willi, żebyś mógł się rozejrzeć i skrytykować meble? Wiesz, co oni pisali? Depresja, próby samobójcze. I co, martwisz się, że coś sobie zrobi? Kto wie, może mógłbym mu coś doradzić. To znaczy, że chcesz tam iść osobiście. Znowu mam ci oddać kontrolę. Tak. Ostatnim razem nie zrobiłem nic skandalicznego. Wypuść mnie za wzorowe zachowanie. No dobra. Aha. Najpierw Rogue, teraz Kerry. To kto będzie następny? Nikt. Lista ludzi, których uważam za przyjaciół i którzy tak się składa... Jeszcze żyją, jest dosyć... Dlatego zależy mi, żeby pogadać z Kerem. Okej. Co to była za próba samobójcza? Totalnie amatorska. Nawet nie załatwił sobie porządnej widowni. Próbował się zastrzelić w swoim pokoju. Jego własny ochroniarz odebrał mu broń, jak dziecku lizaka. To może być zwykła plotka. Pewnie. I chciałbym to sprawdzić. Okej. Okej. Ale chcę wiedzieć, co dokładnie planujesz. Żadnych wyskoków, obiecuję. Chcę po prostu zobaczyć, co u niego. Jak zamierzasz mu powiedzieć, że to ty? Jeśli on rzeczywiście ma jakieś problemy ze sobą, to może to nie jest najlepszy moment, żeby mu mieszać w głowie. Wi, daj spokój. Kerry zawsze był pojebany. Dlatego tak dobrze się dogadywaliśmy. Nie martw się. Będę improwizować. Na początek spróbujmy dostać się do tej willi. Okej. Powiesz mi, kiedy chcesz przejąć stery. Dobra. Niestety nie znam za bardzo buildu na najlepsze, na jedno z najlepszych zakończeń. Ale... no cóż... nie będę go próbował, bo i tak pewnie wezmę Aldegaldos na ostatnią misję. Kurde. Psiarskie tutaj? Nie będę rozwalał, bo będzie totalny... totalny rozpierz. Dobra. Jak mamy się włamywać, to śmigajmy tam od razu. O cholera, robot! Co to za pokraki?
No właśnie, ale szczerze, obejdźmy dookoła tą willę. Nie wiem, czy będzie tutaj samochód Kerego, czy nie. A, komp. Chyba. No, komputer. Rayfield? Czyli ma też Arondaita. Rayfield Arondite. Oczywiście, ta woda z lodowca. Second conflict. Just go, second conflict. O, proszę. Rayfield Aaron died. A nie mówiłem. Lepiej już po prostu wyłączyć te roboty. Sami widzicie, że one po prostu no dość potężnie jednak wybuchają. Ale mamy legendarne komponenty. Elegancko. Dobra. Brzydkie jak chuj. Mam nadzieję, że było przynajmniej drogie. Coś musi usprawiedliwiać to bezguście. Gitary. Lego. Niezła kolekcja. No dobra, teraz jestem pod wrażeniem. Na kilku z nich sam grałem w czasach samuraja. Ile coś takiego kosztuje? Nie starzasz. To ulubiona gitara Kerego. Bałałajka. Czyli coś... Taka jakby rosyjska gitara. Wiem, że Kery jest w łazience. Popatrz tylko. Kerry jako piękny motyl wykluwający się z kokonu samuraja. Ja pierwszy.
Alon Dai. No dobra, taki to mógłbym mieć. O, tędy też można by było wejść. Nie, jednak nie. Jedyna naprawdę potrzebna rzecz w tym domu. Kłaka, weźmy. I tak przecież Kel ma swój pistolet. Zazba. Wojna korporacyjna musical. Musicali ja nadal nie znoszę. Go udaje Lizzy Weezy. Zróbcie sobie stop klapkę. Pozamykane. O, co my tu mamy? Amunicja. Tu pewnie siadaj, myśli pokój mi to wszystko. Drzazga. No nie wiem, czy będziemy mieli później akurat szansę jeszcze zdobyć te wszystkie itemy. Okej, mamy drzazgę. O, ciekawe, że akurat tak się wtopiła w teksturę. Sam. Dobrze się składa. Okej. Okay. Resztę zostaw mnie. Jakoś go wyciągnę z łazienki. Dobra. Możesz już wziąć pigułki od Misty. Okej. Okay. Od razu lepiej. A teraz sprawdzimy, czy trzyma je tu tylko dla dekoracji, czy da się na tym grać. Mógłbym Archangela zagrać, ale wolę jednak Never Fade Away. Will on everything. Graj dalej. Co Silverhand powiedział mi przed śmiercią? Sprawdzasz mnie teraz? A może jeszcze ci coś zagrać? Mów! Powiedziałem, żebyś zostawił samuraja i grał po swojemu. Jak widać, miałem rację. Aha. Jak zwykle. Johnny jebany Silverhand! Co ty tu kurwa robisz? Jak? Niespodzianka. Ty skurwielu! O kurwa. Grubo. Okej. Okay. Rozumiem, że to było nieoczekiwane.
Kurwa, wręcz przeciwnie. 50 lat na to czekałem. No, widzę, że sporo się zmieniło. Nowy styl. Ty też dobrze wyglądasz. Kurwa, Johnny. Muszę się napić. Dobra. Chodź. Opowiesz mi, czemu wyglądasz jak jakiś drobny cwaniak z Afterlife. Ma na imię V. Polubiłbyś go. Kurwa, Johnny. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Ładnie tu. Jeszcze nic nie widziałeś. Przeprowadziłem się tu po wydaniu czwartej płyty. Widać, że dobrze się sprzedajesz. Kurwa, nawet nie zaczynaj, Johnny. Z kim podpisałeś kontrakt? Kurwa, z Arasaką. Rano nagrywam u nich w studiu, a wieczorem Yorinobu przychodzi na sąsiedzkiego grilla. A tak naprawdę z kim podpisałeś? Z MSM Records. Też dobra firma. Chodź, siądziemy tutaj i opowiesz mi, co się z tobą działo. Mieszkasz tu całkiem sam? Skąd? Jest jeszcze Ariel, kucharz, ale dzisiaj ma wolne. Miguel. Wiesz. Zresztą, nie twoja sprawa. Siadaj i opowiadaj. To będzie długa historia. No i chuj. Zależy mi, żeby była przede wszystkim smutna. Wiesz, kurewsko smutna. Naprawdę, bo jeśli usłyszę, że przez te wszystkie lata włóczyłeś się z nomadami, albo siedziałeś na orbicie, a teraz wpadłeś tylko, żeby mnie krytykować, to mnie jasny chuj strzeli. Mówię serio. Sam ją ocenisz. Kurwa, pamiętasz? To był ten jedyny raz, kiedy Henry przyszedł czysty i trzeźwy. No, grał jak gówno. Ale Denny była zadowolona. No to kto? Luis. Moja była żona. Twoja... co? Żartujesz? Ile to trwało? Za długo. Ale dobrze na tym wyszło, zapewniam cię. Oddałem jej dom w Tokio, samochody, no i... dzieci. No to ty na tym dobrze wyszedłeś. Teraz mi się wydaje, że to były fajne czasy. Graliśmy w jakichś zawszonych budach, kłóciliśmy się przed każdym koncertem. Sami nie wiedzieliśmy, co chcemy grać. Nigdy nie mieliśmy pieniędzy. Nancy była control freakiem, Henry śmierdział. Ja nosiłem twoje spodnie. Zajebiste czasy. Nigdy nie rozumiałem, co Denny widziała w Henrym. Ona przecież była dość inteligentna. Nawet za bardzo, jak na nasze standardy. Denny zawsze lubiła takich rozczochranych przegrańców i brudasów. Henry, on był idealny. Zaćpany półgłówek. Mogła go ratować w nieskończoność. Dlaczego nigdy nie próbowała ratować mnie? Bo musiałaby się ustawić w kolejce. Z twoją depresją to prawda? Nie, kurwa. Część strategii promocyjnej. Te próby samobójcze też? Myślisz, że jak strzelisz sobie w łeb, to ci wzrośnie sprzedaż? U ciebie to się nie sprawdziło. Nikt nie pamiętał samuraju. A teraz cię skręcę z bólu dupy, bo jakoś sobie poradziłem bez ciebie. O kurwa, ale Volta. Masz jakiś kontakt z resztą zespołu? Tylko z Nancy. Teraz nazywa się Bez Isis i pracuje w News 54. Jeśli chcesz, mogę się dowiedzieć, co z Denny i Henrym. Okej. Moglibyśmy znowu coś zrobić razem. No wiesz, pograć. Nancy to teraz Bez Isis. Ale wymyśliła. To brzmi jak aspirująca stripteaserka w egipskich dekoracjach. Kurwa, szkoda, że umarłaś, bo tak to na pewno spytałaby cię o zdanie. A co tam u niej w ogóle, poza tym, że zmieniła branżę? Mógłbyś sam z nią pogadać. Okej. Henry się pewnie zabił.
Nie no, wiedziałbym jakby umarł. Mamy wspólnych znajomych. Parę telefonów i pewnie udałoby się go namierzyć. Demy powinna dalej grać. Miała talent i była twardzielką. Coś tam wydała ostatnio. Niedawno przeprowadziła się do Norfolk. Mówiłeś, że nie wiesz co u niej. Nie rozmawiałem z nią. Chyba mnie unika. A wychodzisz czasem z tej willi? Nie. Chcesz reaktywować samuraja? Tak. Reaktywujemy samuraja na jeden koncert. Tylko na jeden koncert. Zagramy w jakieś noże, czy nikt się na tym nie pozna. Muszę uważać na swoją reputację. Ale nie będę musiał im wszystkim tłumaczyć, co się stało. Nie, darujmy sobie. To było kurewsko nudne. Biochipy, mroczne plany Arasaki, magiczne pigułki. Kurwa. Powiem, że jesteś moją nową dupą. Dobra, zróbmy to. Kurwa, zajebiście. Zaraz ci prześlę kontakt do Nancy, ja spróbuję ściągnąć Henry'ego i Danny. Jakbyś mnie nie zastał, ustal wszystko z V. Jasne, ale dobrze się dogadujecie. Ostatnio nie szczególnie. Ale on nie bardzo ma wybór. Dobra. A jak mam? O kurwa. No i film się urwał. Johnny, w porządku? Nie. Okej. Okay. Ty jesteś V. Johnny mówił, że coś takiego może się stać. Dobrze się przynajmniej bawiliście? Oho, wyczuwam wyrzut. Posiedź tu, dopóki nie dojdziesz do siebie. Okej. Nikt ci nie będzie przeszkadzał. O co chodzi z tym koncertem? Słyszałeś to? Kiedy pigułki przestają działać, wszystko robi się wyraźniejsze. No więc? Chyba chcesz zobaczyć samuraja na żywo. Taka okazja już się nie powtórzy. A co jeśli skończy się jak z rok? Rozczarowanie. To co innego. Kerry potrzebuje tego koncertu. Okej. Okay. Dzwonię do Nancy. Dobra robota. Nancy Hartley. Czyli bez Isis. Nancy? Znaczy bez Isis? Nie, to jej nisko opłacany i niedoceniany asystent. To Steven, News 54, słucham. Chcę rozmawiać z Bez. Nie ma jej. A kiedy wróci? Spodziewaliśmy się jej 2 dni temu. Okej. Okay. Pojechała na Totentanz robić materiał o Maelstrom. Za nami w przyszłym tygodniu albo wyśleć nasze newsy. Jeśli szlak ją trafi, pierwszy o tym napisze. Wi, mam złe przeczucia. Chyba wybierzemy się do Totentanz. No, trzeba koniecznie do Totentansu się wybrać. To jak najszybciej. Second Conflict. No dobra, ale to oczywiście w kolejnym odcinku. Do samego Totentansu się wybierzemy. No, przynajmniej już nie trzeba rozwalać tych robotów. Ale willa przepiękna. Dobra, no to cóż, mordeczki. Ten odcinek też będzie krótszy. Jak widzieliście, spotkaliśmy się z Kerrym. No i co? Później właśnie śmigamy do Totentats po Bez Isis, czyli po Nancy. Także trzymajcie się, wielkie pozdro, elo!